Obecnie Khan Academy to z jednej strony narzędzie, a z drugiej pewien zasób. Jeśli zajrzycie na naszą stronę, znajdziecie filmy, interaktywne ćwiczenia i panel nauczyciela. Nauczyciel może więc pomóc swoim uczniom, uczeń może dowiedzieć się czegoś niezależnie od szkoły, a dorosły może przypomnieć sobie zapomnianą wiedzę akurat potrzebną mu w danej chwili. Chciałbym jednak podkreślić, że to nie koniec naszej drogi. Mamy jasną wizję tego, czym to powinno się stać i jaki powinien być proces nauczania. Dla nas to tylko prototyp. Na razie bardzo uproszczona wersja narzędzia, które kiedyś wcieli w życie wizję prawdziwie interaktywnej edukacji. Co ważne, nie myślimy jednak o edukacji w kategoriach albo-albo. Albo wirtualna, albo tradycyjna. Albo komputery, albo podręczniki. Dla nas liczy się i wirtualna, i tradycyjna. Myślimy, jak użyć tych wirtualnych narzędzi i zasobów, by ulepszyć tradycyjne szkolnictwo, by zajęcia szkolne były jak najbardziej efektywne. Nasza wizja, jak dojść do takiej efektywnej edukacji, opiera się na kilku kluczowych pomysłach. Pierwszy z nich to uczenie do skutku. Piszę w cudzysłowie, bo można to różnie rozumieć. My rozumiemy przez to, że uczniowie muszą dogłębnie przyswoić sobie znaczenie pojęć podstawowych lub pojęć źródłowych, zanim zostaną im przedstawione pojęcia pochodne, bardziej zaawansowane. Weźmy typowy plan nauczania matematyki, choć dotyczy to też innych dziedzin. Naukę matematyki tradycyjnie zaczyna się od arytmetyki. Potem jest algebra a potem trygonometria, geometria i cała reszta aż do analizy matematycznej. Naszym zdaniem kłopoty wielu uczniów, zazwyczaj ujawniające się na etapie algebry i później na etapie analizy, biorą się z faktu, że nie przyswoili oni sobie pojęć podstawowych. Uważamy, że gdyby uczniowie mieli czas na porządne nauczenie się arytmetyki, to po dojściu do etapu algebry mieliby większe szanse ją zrozumieć bo uczniom, którzy przyswoili sobie algebrę, analiza matematyczna wydaje się prostsza. Jeśli zrobimy odwrotnie, czyli przepchniemy uczniów przez podstawy, byle tylko zrozumieli je w 80%, to skończy się tym, że pogodzą się ze swoją niewiedzą i na etapie algebry będą już ledwie kojarzyć. Tacy ludzie nie tylko mają problemy z dalszą nauką, zwykle nie potrafią też zastosować swojej wiedzy w praktyce. Trzeba na tyle dobrze zrozumieć algebrę, by samemu dostrzegać jej zastosowania. To lepsze niż tylko prześlizgnąć się przez nią, a potem zaliczyć analizę nie potrafiąc ani jej zastosować, ani w gruncie rzeczy jej nie rozumiejąc. Drugi pomysł niejako dopełnia pierwszy, bo nie można mówić o nauce do skutku, jeśli nie pozwoli się ludziom uczyć się we własnym tempie. By uczniowie coś zrozumieli, musimy dać im na to wystarczająco dużo czasu i swobody. Nawet jeśli inni już się nauczyli, to przecież nie musimy iść dalej. Niech każdy pracuje we własnym tempie. Poza tym, nauka we własnym tempie uczy samodzielności, a to wielka Wielka zaleta. Najważniejszą umiejętnością wyniesioną ze szkoły nie jest żadna z wypisanych tu dziedzin wiedzy, ani rozwiązywanie układów równań, ani liczenie całek. Najważniejszą umiejętnością jest umiejętność uczenia się, umiejętność podejścia do tematu, umiejętność w pewnym sensie nauczania samego siebie, samodzielnego stawiania sobie zadań. To jest możliwe tylko przy pracy we własnym tempie. Wtedy, mając do dyspozycji nauczyciela, można mu powiedzieć, tego chcę się nauczyć, taki mam plan i chcę go zrealizować, a moim celem jest pełne zrozumienie. Nie zamierzam iść na skróty. Kolejny pomysł, w który wierzymy i który sprawdziliśmy w wielu szkołach, a sprawdziliśmy w szkołach wszystkie te pomysły i nasze narzędzia, to idea uczenia uczniów przez uczniów. Nazywamy to kształceniem koleżeńskim. Korzyść z tego jest oczywista. Jeśli w grupie uczniów ktoś zrozumie coś szybciej, to może zwiększyć pulę osób gotowych pomagać słabszym. Naszym zdaniem jest to tak samo korzystne dla osoby przyjmującej pomoc, jak dla osoby pomagającej. Bo oczywiście ważne jest rozwiązywanie zadań i przerabianie materiału w tradycyjny sposób, ale by naprawdę zrozumieć temat, nauczyciele się ze mną zgodzą, trzeba go komuś wyłożyć. Uporządkować go sobie w głowie i wyjaśnić innym ludziom tak, aby i oni zrozumieli. W ten sposób wykształca się równie ważne umiejętności jak samodzielność i czucie tematu ale również empatię, umiejętność słuchania czy umiejętność przekazywania wiedzy w taki sposób, aby nie urazić słuchającego ani go nie zniechęcić. Wreszcie, czwartym naszym pomysłem jest to, by uczniowie, przebywając w szkole to jej główna rola spędzali wspólny czas na interakcji. Interakcja. Przy czym nie chodzi nam o interakcję przez komputer, lecz o fizyczną interakcję z innymi ludźmi. Mają rozmawiać, patrzeć na siebie. I te zajęcia muszą się wiązać z eksperymentowaniem i szukaniem informacji. To w telegraficznym skrócie cała nasza wizja. Dlatego właśnie na obozach letnich intensywnie zajmujemy się eksperymentowaniem. Tym ostatnim punktem. Uważamy, że aby uczeń naprawdę przyswoił sobie wiedzę, nauczył się jej do skutku, musi ją Wypróbować w praktyce, zastosować do czegoś. Na przykład na obozach uczniowie zajmują się prawdopodobieństwem, ale o tym nie wiedzą. Myślą, że to tylko zabawa. Ale dzięki temu, że brali udział w tej zabawie, później, kiedy zetkną się z bardziej formalną, akademicką odmianą rachunku prawdopodobieństwa, będą ją czuli, intuicyjnie ją rozumieli. Będą potrafili zastosować ją w praktyce tak jak jej prostszą wersję podczas zabawy. Przedstawiłem Wam w skrócie o co nam chodzi. Teraz nasza Akademia to narzędzie i zasób, i chcemy, żeby ludzie używali jej tak, jak im pasuje, w klasie, w domu lub w pracy. Docelowo myślimy jednak o tym, jak ulepszyć to narzędzie, aby posłużyło do wcielenia w życie tych pomysłów i pomogło stworzyć efektywną edukację przyszłości.